Informacje z Twojego regionu. GoDAP Info. I wiesz więcej. Zarząd Dróg Powiatowych w GoDAPi zarządza drogami o łącznej długości 280 km, z czego 10%, czyli 28 km, to są ulice GoDAPi. Tegoroczny budżet zarządu dróg wynosi ponad 6,5 miliona złotych, z czego ponad 5 milionów przeznaczone jest na wydatki inwestycyjne. I tutaj zaplanowano przebudowę ulicy Wysokiej, budowę chodnika w Kozakach, również budowę chodnika w Baniach Mazurskich, odnowienie nawierzchni ulicy Krótkiej i Podgórnej. Dodatkowo zabezpieczono również pieniądze na przebudowę dróg Żydkiejmy Degucie i w Baniach Mazurskich Topolowa i Leśna w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Planowany jest też remont ulicy Warsztatowej i ulicy Partyzantów na odcinku od Warsztatowej do Królewieckiej. Reszta budżetu zarządu dróg, czyli niecałe 1,5 miliona złotych, przeznaczone jest na bieżące utrzymanie dróg, na wynagrodzenia, składki pochodne od wynagrodzenia, ubezpieczenia itd., czyli jak poinformował mnie dyrektor zarządu dróg powiatowych w GoDAPi, tak naprawdę fizycznie na bieżące utrzymanie dróg przeznaczone jest 528 tysięcy złotych. Informacje z Twojego regionu. GoDAP Info. I wiesz więcej.